Siema, z tej strony AgroRolnik TV i witam was w pierwszym odcinku z Farminga 22 w nowej serii. Oczywiście jak to ja, jak zwykle nie wybrałem nazwy, no co tu wiele mówić. Chcecie, to możecie stworzyć jakąś nazwę dla tej serii, to będzie, a póki co po prostu będzie, że po prostu gramy sobie w Farminga. To co? Odcinki będą pojawiać się regularnie i pewnie co drugi dzień, jak myślę, tak sądzę. To co, wchodzimy na gospodarkę, tutaj zamkniemy, wchodzimy pierwszy, nasz samochód, Mercedesik, oczywiście, nawet wam silnik pokażę, patrzcie jaki luks, kurde, no luks, w pakiecie super luks. No, tutaj mamy też przyczepkę do niego. Dalej idąc mamy motor. Mamy jawę, no. Na WS-kę mnie nie stać, co tu wiele mówić. Dalej idziemy sobie. Myślę, że fajnie będzie mi się tutaj grało, wam oglądało. Siewniczek tutaj mamy i saria. Tutaj dalej mamy przyczepkę dla zwierząt, ponieważ też mamy zwierzęta tutaj. Już wam pokazuję. O, przy okazji tutaj dwie krowy. Ładne, takie polskie meczki. No i 55, koń pociągowy. Oraz prasę. Famarola Z224. Idziemy sobie dalej. O, dobra. Tutaj mamy kos do nawozu. Termit do oprysku. I tutaj mamy drugi ciągnik, nasz jedyny, znaczy nie jedyny, tylko drugi. Ale ten Władek jest do remontu. Tu widzicie lakier spłowiały, taki bez świecenia się. Tu tak samo, to trzeba pomalować wszystko na czerwono ładnie. Nie ma maski, nic. Będę z odcinkami dokupywał do niego części. I coraz to bardziej będzie Władek zrobiony. Tak to będzie wyglądało właśnie. Jeździć jeździ, ale... Ale trzeba go odnowić. Tutaj dalej mamy Bometa, 2,7 metra. Zgrabiareczka. Tutaj agromet. Przetrząsarka. Tutaj mewa do trawy, do koszenia. O, tutaj taką fajną żmikę mamy, patrzcie. Taka o... Autosanka D47, header do Bisona i Bison Z040. Jako, że już późna godzina jest, a tu kurde mać, trzeba zboże kosić. No to co? Bierzemy Bisona i jedziemy w pole, bo to nie ma co się opierniczać. Wsiadamy tutaj, tylko jeszcze wszystko zobaczę. Czy to dobrze jest? W miarę przyszykowany już niby do żniw. Dobra, tutaj silniczek. Dobra, zejdziemy i odpalimy go. Poczekajcie, dobra. Wsiadamy, dobra, no i palimy! Nowe paski klinowe i to wszystko, jak widzicie. Wszystko chyba chodzi. Ale kopci, to jest maszyna. Czy wejdziemy sobie na górę, zobaczymy. Jak tutaj w silniku to wygląda. Ciała, wszystko chyba. Zamkniemy już tu. Header podczepimy i zobaczymy, jak to chodzi. O, źle podjechałem. Żeby tam nie walnąć, lusterek nie mam. Bo po co komu?
Dobra, podjeżdżamy. Dobra, podnosimy. Cofamy. No i teraz jeszcze włączę zobaczyć, jak to chodzi. Dobra. O, wszystko chodzi. To się pewnie trzęsie od obrotów silnika, bo innego rozwiązania to ja tutaj nie widzę. Klawisze, wszystko dobrze, widzę, chodzi. Tutaj też. Koła wszystkie działają. Dobra, no to co? Na pole trzeba jechać. Dobra, jedyneczka, no i powoli jedziemy. Tutaj mamy wyjazd, taki tylny, bo obstawiam, że w tej bramie głównej bizon by się nie zmieścił, bo się nawet pewnie nie zmieści. Dlatego lepiej tędy wyjeżdżać. Dobra, kierunek damy. Jedzie coś? Nie, dobra, to wyjeżdżamy, tylko tak, żeby nie zaczepić. Na dwójkę mu jeszcze wrzucimy. No i z powrotem jedynka. No i wjeżdżamy w pole. No i leci, chyba wszystko działa. No to dobra. Czy jeszcze chwilę tutaj przekosimy, raz w to i we w to i chyba timelapse zrobimy, bo to parę pól jest do wykoszenia. O, dobra. Albo jeszcze nawet wejdę tutaj na górę, zobaczę. Nie to, to tutaj. Dobra. Jak tutaj to wygląda? No fajnie, fajnie, dobra. To bierzemy, no i kosimy dalej, no. Robota przed do przodu. Zresztą takie małe pole, że to nie ma co na tym lapsa robić. Na kolejnym zrobimy, bo dwa pola mamy dzisiaj wykosić. Także myślę, że zbiory będą fajne. No i tak jak mówiłem, będę też starał się teraz regularnie wrzucać filmy, bo trzeba wreszcie ruszyć YouTube'a, żeby coś było. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś mnie ogląda. Będzie mi miło. Dobra. Żeby tu nie zaczepić. Małe pole to jest strasznie, także wiele to z tego nie poleci nawet. Chyba na drogę poleciało. No. Dobra, wezmę wiaderko i to się zgarnie. Wiadro ponabieram. Ale będzie dobrze. Lux Bison Z040, prawie z fabryki wyszedł. Mówka sztuka. Ale nie, coś sypie. Takie małe pole, to tyle sypie, zaraz pełne będzie.
dobrze jest. O, już jest pełny. No, jeszcze dawaj. To ja się nie spodziewałem, że to tyle sypnie. Kurde. Dobra, szybko lecimy po 55. Dobra, jedyneczka, no i lecimy po przyczepę. Tutaj autosanka, ale jak to tyle sypie, to to... Będę musiał żminkę w Sylosji się zaraz rozstawiać. Dobra, podłączone. No i lecimy. Tutaj od razu wezmę te wiaderko, co mówiłem, bo to... Zaraz wiadomo, jaki sąsiad przyjdzie, będzie zły. Kierunek, tutaj nic nie jedzie. Dobra, jedziemy. Na luz wrzucę, bo to wiadomo. Od razu zgarnę. Coś to wiaderko jakoś tak zbiera, nie zbiera, jakiś pijany to wiaderko. No dobra. No coś tutaj nie mogę, no. No dobra, zebrałem, teraz będzie luks. To idę odnieść od razu. Bo jeszcze się zapomnie, potem się przyora i znajdzie kto za 40 lat w ziemi. Cyk, dwójeczka. No i łogi. No i czwóreczka. Ale idzie. Diabeł po szosie. Luz. Patrzcie, jak gazuje, daje gazu, o to ona się jedzie. Takie obroty. No, idealny moment, żeby zrobić screena. Dobra. To wsiadamy, no i ogień. Dobra, nie zaczepić. Oj, coś te biegi. Jakoś tak sobie chodzą. Chodzą jak chcą, że tak powiem. Ale jakoś tak bardzo dobrze sypie, nawet się tego nie spodziewałem. Ale chyba kolejne pole to jest też pszenica, także jego kosić to w filmie nie będę. Kolejny odcinek to będzie pewnie koszenie owsu. Chociaż jeszcze będziemy musieli łąkę wykosić, to też na pewno. Bo krowy głodne stoją. No, hashtag samo się nie zrobi. Właśnie, kto dotrwał do tego filmu? Pisze hashtag samo się nie zrobi. Dobra, tutaj zawrócimy sobie elegancko. No i luks.
No, ładnie to tam sypie, te zboże. To pszenica bardzo dobrze sypie w tym roku. No, luks. Moje najczęstsze słowo, które mówię, to chyba luks jest. Luks robota. Nie ma lipy. No i ostatni przejazd na tym polu. Też takie małe jest. Nie jest duże, wiele się nie skosi. Tutaj to jeszcze rzepak nasz jest, to też będzie trzeba skosić. Ale jeszcze nie urósł. No coś tak z pół zbiornika chyba jest. O moje oko. Zobaczmy. No jest. Bardzo dobrze sypnęło, bardzo. Cyk, dwójeczka. Niedługo też się pojawią filmy z WS-ką, bo trzeba remontować. Dałem już WS-kę do malowania. Będzie ładna. Trzeba dbać o takie sprzęty. Dobra, no i jedziemy. To home. Dwójeczko, bo trójki to nie ma co wrzucać, chociaż... A dobra, tędy się przejdziemy, w końcu to i tak moje. Te po kolei moje pola są takie małe. Się tutaj zamknę. Dobra. No i po 55 idziemy. Dobra, jedyneczka i łogi. Za duży bieg. To też będzie trzeba spresować, ale to już na pewno nie też w tym odcinku. Tędy tym razem pojedziemy, bo tu zboża dużo. Albo to wiadomo. Jedzie coś? Nie. Rzadko tędy ludzie jeżdżą. Na szczęście. Tędy sobie widzimy. Żeby Mercedesa nie zarysować. O, to prawie z salonu. Jak to tutaj idzie? Zobaczmy. Lepiej chyba wyjść. No to jedziemy wysypać przy okazji. Chociaż w sumie na razie zostawię tak 60. Na luz jeszcze. Dobra. Fajna ta 55 taka. Także mówię, będę codziennie z odcinkami coś robił w tym Władku. Póki co wygląda tak, ale już założę się, że w następnym odcinku będzie też trochę inaczej wyglądał. Już na pewno też nie tak. Ale z dzisiejszego odcinka to będzie tyle. Trzymajcie się, cześć, no i do następnego. Na razie.